Nikodem Jerzewski, profesjonalny pięściarz, który w Radomiu przygotowuje się do walki z Dylanem Breżą pod okiem Rafała Wojdy i Adama Jabłońskiego, ostatnie dwa tygodnie spędził na obozie Myriesa Bradysa, mistrza świata wagi cruiser. Team Bradysa był zadowolony z Nikodema jako sparring partnera, zatem teraz dostał również zaproszenie na dwa tygodnie. Pierwszy tydzień spędził sam, w drugim tygodniu udało mi się do niego dołączyć. Dwa tygodnie ciężkich sparingów, pomiędzy sparingami również trenowaliśmy. Dla Jerzewskiego sparingi z Bradysem miały być początkiem przygotowań do walki z Dylanem Breżą o pas mistrza Unii Europejskiej. Z kolei Łotysz miał przed sobą ostatni tydzień przed starciem z Junielem Dortikosem. Walka Jerzewskiego jest w fazie odwoływania, a pojedynek Bradysa z Dortikosem został oficjalnie odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Jednak cenna wiedza, którą zdobyli zawodnicy i trenerzy, z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Jeżeli chodzi o boks, nie ma zorganizowanych szkoleń dotyczących metodyki i techniki nauczania. Jeżeli są, to bardzo okrojone i jest ich bardzo mała ilość. Także trzeba korzystać z takich wyjazdów i zaproszenia od takiego zawodnika, jakim jest Bradys. To jest naprawdę duża nobilitacja zarówno dla Nikodema, jak i zawodnika, jak i dla mnie. Mimo iż Myriesa Bradys jest numerem jeden na świecie w kategorii cruiser, to warunki, w których przychodzi trenować Łotyszowi, śmiało można nazwać spartańskimi. Dotychczas mistrz trenował w jednej z sieciowych siłowni, ale rosnąca popularność sprawiła, że musiał przenieść się w bardziej ustronne miejsce. Salka, w której trenował Bradys, była bardzo stara, obskurna, znajdowała się w podpiwniczeniu, popękane ściany, gdzieś widoczny grzyb, pleś. Warto dodać, że Jerzewski na tle wyżej notowanego rywala zaprezentował bardzo solidny poziom. Ja natomiast podchodzę do tego na spokojnie, analitycznie, i jeżeli chodzi o taki element właśnie przygotowań, to jestem zadowolony z Nikodema. Stoczył 6 bardzo wyrównanych sparingów, około 20 rund sparingowych. Zarówno Wojda, jak i jego podopieczny wrócili do kraju cali i zdrowi. Obecnie panowie, ze względu na prawdopodobne odwołanie walki i pandemię koronawirusa, zasłużenie odpoczywają po ciężkiej pracy. Na ten moment nie znamy alternatywnego terminu walki Jerzewskiego z Dylanem Breżą.